Hej, dzisiejszy film będzie bardzo, bardzo konkretny. Kieruję go przede wszystkim do osób, które mają problem z trądzikiem. Takim trądzikiem, który trwa powiedzmy już jakiś czas, cały czas jest to taki ogólny problem. Albo dla osób, które tak jak ja, nie mają za bardzo takiego ogólnego problemu z trądzikiem, ale czasami to związane jest na przykład z zmiennym poziomem hormonów. Mają takie momenty, że coś tam im się zaczyna dziać. Dla wszelkich osób, które kiedykolwiek miały jakieś problemy z trądzikiem i jeszcze szczególniej dla osób, które miały problem z trądzikiem na plecach, ramionach, w okolicach szyi, skroni. Sam temat przyszedł mi na myśl, kiedy rozpętała się ta cała drama, afera z odżywką pewnej firmy. Chyba mogę w zasadzie powiedzieć, co to było. Chodziło o jakąś tam odżywkę Yves Rocher, która tam jakaś tam dziewczyna na Instagramie wstawiła story, że o, tutaj na skroniach tyle wyprysków i w ogóle masakra odżywka zabójcza. No i oczywiście rozpętała się wielka drama. Co tam się teraz z tą dramą dzieje, to już szczerze mówiąc nie wiem. Możecie mi tam zupdate'ować, co tam, jakie jest rozwiązanie w końcu. Czy producent jakieś tam oświadczenie dał, czy co. Po prostu to mnie zainspirowało, tak? Więc tu kompletnie się na tym nie skupiam, na tej samej dramie. Tylko na tym, że faktycznie produkty do włosów mogą potęgować albo wręcz wywoływać wypryski albo intensyfikować problem z trądzikiem. A że sama jestem w ogóle przypadkiem tego typu, no to tym bardziej uznam, że to jest ważne i że może wielu osobom pomóc. Także najpierw może ogólnie wasze potwierdzenia, wasze relacje, później jakie składniki mogą to powodować, a na końcu jak temu zaradzić. Więc ja już swoje tutaj, że tak powiem, piękną szyję pokazałam na Instagramie. To w ogóle jest już trochę przykryte jakimś tam mineralnym, wiecie, mineralnym pudrem, podkładem, tak jak to się tam nazywa. I taki podkład mineralny w ogóle polecam do traktowania takich wyprysków, ponieważ zawiera tlenek cynku, więc te mineralne kosmetyki po prostu pomagają coś takiego goić. I moja szyja tutaj jest po użyciu, nie pamiętam jakiej odżywki, ale to chyba była w ogóle babuszka Agafia drożdżowa, która kompletnie jest, wiecie, no neutralem, tak? Że to nie chodzi o to, że kosmetyki są złe i że te składniki w ogóle, które wymienię jako złe dla szyi i pleców, one są cudowne dla włosów bardzo często. Naprawdę, chciałabym, żebyście zrozumieli dobrze to, co mówię, że jeżeli na przykład powiem, że jakiś składnik może to powodować na szyi, to nie znaczy, że on jakkolwiek będzie zły dla, no, długości po prostu, długości włosów, albo nawet dla skóry głowy. Babuszką umyłam sobie, w ogóle zemulgowałam chyba nią olej i trzymałam później tak jakby w ręcznik sobie zawinę. No i problem był taki, że końcówka naodżywkowana po prostu mi tak jakby wyleciała i tutaj mi tak jakby się zawinęła. No i coś takiego w moim wykonaniu równa się zmasakrowanie szyi, po prostu milion wyprysków, no a jak na plecach, no to na plecach. Czasem też i na dekolcie. Mam po prostu wrażliwe te strefy. Może to się tyczyć również twarzy, skroni, ale przede wszystkim właśnie tutaj też u samej nasady na dole, tutaj przy włosach. I od razu pojawiły się wasze głosy. Piona, mam to samo po kontakcie z odżywką, a i skóra głowy jej nie lubi, bo czasem tak jest, że i skóra głowy źle reaguje i długość włosów, dlatego na większości odżywek jest napisane, żeby nie używać ich do skóry głowy, najczęściej na tych z silikonami oczywiście, ale naprawdę może być tak, że skóra głowy jest pancerna, a po prostu już milimetr poza granicą to tak u mnie jest, no to już nie. Kolejny głos, o jacie, to już wiem, z czego ta wysypka, to nie wiem, czy konkretnie chodzi o to, że to właśnie przez to, że odżywka dotyka pleców, ale może tak. Kolejny komentarz, że zaczęłam wyglądać dokładnie tak samo, zastanawiałam się, od czego to może być, jak zobaczyłam twój post, poszłam do łazienki, przeczytałam skład odżywki, a tam cetyl alkohol. Także chyba mam rozwiązanie zagadki nagłego wysypu trądziku i krostna szyi i czole. Dzięki, Aga. Tutaj właśnie jest to, bo ja zwróciłam uwagę właśnie na cetyl, cetaryl, zwłaszcza ten cetaryl alkohol, który jest tam mieszaniną, cetyl alkohol też tam jest. I to jest, ja to określam jako baza odżywkowa. No bo są takie składniki, które mogę określić jako baza, a już powiedzmy oleje, jakieś ekstrakty, dodatki, no to określam jako dodatki do odżywki. I w żadnym stopniu to nie są szkodliwe składniki, to są alkohole tłuszczowe, to są dobre emolienty, to są substancje, które nam te włosy zmiękczają, powlekają warstewką ochronną, i są naprawdę fantastyczne, ale nie na skórę. Tej części w ogóle zazwyczaj tego nie kremujemy, nie nakładamy tutaj kremów, balsamów, więc tym bardziej ciężko jest stwierdzić, może gdybyśmy tutaj sobie nakładali codziennie kremy, to byśmy się dowiedzieli szybko, że ups, no tutaj niestety nam się wszystko bardziej zapycha niż na przykład na nogach, tak? Ale jako, że ta część ciała zazwyczaj nie jest kremowana, to możemy po prostu nie wiedzieć o tym, że
zareaguje w ten sposób po dotknięciu odżywką maską. No i ja używam wielu odżywek, które naprawdę mają świetne składy, ale też na przykład bardzo mało olejowe, czyli są takie bazowo ekstraktowe. No nawet ta nieszczęsna agafia, to jest praktycznie sama baza i jakaś tam parę jakichś tam innych rzeczy, ten ekstrakt z drożdży, cokolwiek tam. No nic za bardzo nie ma w tej masce. A widzicie, co na szyi spowodowała. I to była chyba ta, bo powiem szczerze, ja nawet nie zwracam uwagi, po czym to mi wyskakuje już teraz tak bardzo, jak odkryłam, że to po prostu baza odżywkowa, cetyl, alkohol, tak mi robi niefajnie. Więc nie bójcie się, nie unikajcie tego składnika absolutnie w odżywkach. Tylko co robić, no to zaraz Wam powiem. Ale jeszcze parę relacji. Mam tak samo, jak myję głowę na stojąco, plecy w pewnym momencie były całe zasiane syfami i zaskórnikami. Odkąd unikam kontaktu ze skórą, wszelkich szamponów i odżywek, problem się rozwiązał. No i tutaj właśnie mamy rozwiązanie. Ja mam wysyp po Diva Curl, czyli tej mega drogiej marce kosmetyków do włosów, tam wiecie, odżywka za 130 zł itp. Zawsze muszę mieć okolice włosów po myciu ich samych. Czyli wiecie, że myjecie jakby włosy, używacie produktów, a później na przykład zbieracie włosy i myjecie sobie plecy jakby jeszcze raz po tym, co użyliście na włosy. To o taką procedurę chodzi. O właśnie, takie coś też mi się robi na szyi, jak za wysoko nałożę odżywkę. Chyba znalazłam winowajcę. No i właśnie, to po prostu może być każda odżywka, która będzie miała tutaj styczność z na przykład szyją, czy plecami, czy ramionami, bo też różni ludzie różnie mają, że tak powiem, różnie ich wysyfia. Dlatego ja zawsze myję włosy głową w dół i nakładam odżywkę średnio od połowy długości. Polecam tę metodę, bo włosy rosną jak szalone. To też ta metoda inwersji dochodzi, że tam krew i w ogóle. To nie do końca, może jestem jakąś fanką tej metody, że to faktycznie działa, ale mycie głową w dół, no to jest protip najlepszy, najskuteczniejszy, najprostszy i najlogiczniejszy w tej sytuacji moim zdaniem. Kolejna osoba mi wypryszczyło całe plecy po odżywce z Herbal Essences. I to zależy, jakie tam odżywki, oni mają różne składy i nie wiem, czy to są takie drogeryjniaki typowe, więc no może tam jakiś silikon jest, może jakaś parafina i to są właśnie te składniki przykładowe, które potrafią masakrować. Potwierdzam zmianę od czasu zaprzestania mycia włosów pod prysznicem, czyli zmiana z mycia na stojąco, gdzie te włosy lecą Wam po całych plecach, po dekolcie, wszędzie, na mycie głową w dół. Muszę spróbować, mimo że mi plecy pękną, mam tylko kabinę prysznicową, dziękuję. Na to właśnie uważajcie. To jest ten podstawowy minus mycia głową w dół. Chociaż ja konsultowałam to z fizjoterapeutą, nie wiem, czy Wam już to mówiłam. I w ogóle pytałam, czy na przykład włosy mojej długości są szkodliwe przykładowo dla kręgosłupa szyjnego. I wyobraźcie sobie, że wychodzi na to, że na przykład moja wada zgryzu ma większy wpływ na to, że boli mnie szyja, niż to, że moje włosy dużo ważą. Także jeżeli nie macie jakiegoś problemu, jeżeli Wam lekarz tego nie odradził, to no, też nie chcę Wam tutaj ani polecać mycia głową w dół, ale mogę Wam powiedzieć, że u mnie i u wielu innych osób to rozwiązało problem. Dodatkowo, jeszcze jaki problem może być z tym, to Dorota, z którą spotkałam się na jednym z włosowych spotkań, nawet chyba właśnie imię zapamiętałam, mam nadzieję, że dobrze, powiedziała, że miała nawracające zapalenia ucha. No i tam poszła do lekarza i co się okazało? No właśnie to, że mycie na stojąco powoduje wlatywanie wszystkich szamponów, odżywek, masek, wszystkiego, no i że w tym czasie też się wkręciła w te całe wszystkie włosingi, no to coraz więcej tego było nakładane często i tak dalej i leciało to do uszu i powodowało nawracające zapalenie ucha, więc jeżeli macie nawracające zapalenie ucha może, albo właśnie trądzik, albo i to, no to już w ogóle ultra kombos byłby, no to naprawdę zwróćcie uwagę na pozycję przy myciu głowy. Głupie mycie włosów, a naprawdę potrafi mieć kolosalne znaczenie, jak widać, nie tylko dla włosów, ale też dla ogólnego zdrowia. A to były tylko komentarze z Instagrama, na Facebooku też masa. Właśnie mam wrażenie, że to odżywki i szampony powodują u mnie trądzik na plecach, nie mam innej opcji, bo mam mocowane u góry prysznic, nigdzie nie miałam trądziku, a na plecach zawsze czerwone krosty i zaczęłam kilka tygodni temu myśleć, że... Tutaj już nie wiem co, że, ale w każdym razie widzicie, zero problemu z trądzikiem ogólnie, a na plecach nagle jest. No i skąd? No może być to niezwiązane, tak? Ale prosta rzecz, spróbujcie odseparować włosy w trakcie mycia od pleców i od szyi. Albo fajny sposób jeszcze mam. Polecam po spłukaniu końcowej odżywki z włosów spiąć je klamrą, zawinąć w koszulkę i umyć plecy czymś z SLS. Oczywiście, jeżeli nie macie jakiejś nadwrażliwości, chodzi o to, żeby po prostu zmyć to, co już tam osiądzie, jeżeli nie możecie się pochylić. No to po prostu umyjcie
żeście to, te plecy, żeby nie została taka warstwa, no, która wam będzie jeszcze się tam, że tak powiem, kołtunić ze sebum i ze wszystkim i wam tylko pogarszać sprawę. Kolejny mega ciekawy komentarz, takie dowody anegdotyczne, ale myślę, że w tej kwestii naprawdę możemy na nich się oprzeć i dlatego też bardzo, bardzo bym was prosiła, jeżeli macie podobne doświadczenia, podobną sytuację mieliście w życiu, to opiszcie koniecznie, czy też się z czymś takim po prostu spotkaliście, z takim zjawiskiem, z taką poprawą, jeżeli to zmieniliście sposób mycia, bo no im więcej waszych komentarzy, tym więcej mamy tych dowodów anegdotycznych, jak odpowiednio ich dużo będzie, to powiedzmy, że mamy takie, okej, tak jest. Jestem w szoku. Ostatnio zaobserwowałam ogromną poprawę stanu skóry pleców, a ze względu na operację stopy i zakaz jej moczenia pod prysznicem, do mycia włosów możliwa była tylko pozycja pochylania się nad wanną. Od niedawna mogę już normalnie brać prysznic i plecy od razu gorsze. Nie wpadłam na to, że to może być kwestia kosmetyków do włosów. No i właśnie o to chodzi, że ja nie mówię, że ja odkrywam Amerykę, że to jest jakieś, wiecie, że jesteście jacyś głupi, że tego nie rozkminiliście wcześniej, bo to jest taka właśnie głupia rzecz, na którą trudno jest samemu czasem wpaść, a jakby człowiek tego nie połączy i z wieloma rzeczami tak jest, no właśnie z tym nieszczęsnym też na przykład rozczesaniem włosów przed myciem, żeby później się nam nie skołtuniły. To się wydaje też logiczne i takie proste dość, a czasem tego jakoś nie połączymy tych faktów, bo nie wiem, nie rozkminiamy mycia głowy, prawda, jako kwestii do rozkminiania. No po to jestem ja i po to wam tutaj gadam i gadam. Mój partner po wisplandzie z lukrecją ma cały kark czerwony. No i to też może być właśnie zaczerwienienie, czy jakaś tam reakcja alergiczna. No i jak widać kark, a nie skóra głowy, chociaż może też i skóra głowy. To nie do końca zależy od odżywki, bo sobie sprawdźcie, na przykład skład właśnie Visplantis znam i sama używam w ogóle wersji z kozieradką i normalnie nakładam na skórę głowy, na całą długość włosów i kompletnie nie ma problemu. A tutaj wywołało problem, więc widzicie, czasem po prostu tak jest. No i naprawdę kosmetyki do włosów nie są stosowane do nakładania na skórę, inną niż skórę głowy w zasadzie, a też i nie zawsze nadają się na skórę głowy. Ostatnio miałam dokładnie to samo i zastanawiałam się skąd. No i widzicie, właśnie tak jest. Tutaj jeszcze taki głos, myję włosy głową w dół od zawsze i już nie wiem skąd mam te pryszcze na skroniach. Wiecie co, to może być od tego, że jak głowę macie w dół i na przykład podnosicie głowę i macie tutaj odżywkę i te włosy z odżywką wam tutaj no po prostu się opierają, to niestety ta odżywka też może tutaj źle podziałać. Więc film nam się trochę rozciąga, także już na speedzie wam powiem, jakie to konkretnie składniki mogą być najgorsze. To tak jak mówiłam, u mnie to ten CTRL alkohol, myślę, że to jest winowajca, czyli składnik bardzo dobry, bardzo bezpieczny, bardzo fajny w kosmetykach do włosów, ale ewidentnie nie w kontakcie ze skórą, zwłaszcza szyi pleców. Jeszcze co może wpływać na takie powiedzmy zapychanie skóry, no to oczywiście parafina, oleje mineralne, tego typu rzeczy, które też na włosy niektórzy potrafią bardzo lubić. Silikony, które teoretycznie z tego co wiem, to nie są za bardzo komedogenne, ale mimo wszystko mogą jakoś wpływać na tutaj plecy i szyję też niekorzystnie. Wszelkie jakieś tłuszcze, masła nasycone, jakieś kakaowe, olej kokosowy, tego typu oleje. Lanolina, zdarza się, że też bardzo zapycha. Alkohol potrafi podrażnić i tak jakby usunąć tę z kolei dobrą warstwę ochronną skóry i przez to są wypryski, więc też alkohol na zasadzie wysuszenia bardziej niż zapchania. Pantenol, co ciekawe, pantenol potrafi robić masakrę ze skórą, więc jeżeli wam robi, to też napiszcie, bo no, myślę, że nie są to odosobnione przypadki. I zwiększone ryzyko takiego zapychania jest przy okazji ćwiczeń. Jeżeli ćwiczycie, powiedzmy, z włosami, które wam dotykają skóry, nawet już suche włosy, na których były produkty wcześniej, to właśnie ten kontakt włosów ze skórą też może mieć wpływ. Więc ja bym zachęcała przy ćwiczeniach do maksymalnego odseparowania włosów od skóry. Jak to jest możliwe? Wiem, że no nie do końca zawsze, ale to też u siebie obserwuję, że jak tylko się ruszę na siłownię, ze dwa razy poćwiczę, no to wysypienie jest momentalne. Także przy grzywce, gdzie tutaj nie używam w ogóle jakichś kosmetyków emolientowych, tylko sobie myję tę grzywkę zwykłym jakimś rypaczem, po prostu albo mydłem nawet takim do rąk w płynie, czyli po prostu detergentem, to i tak też tutaj, no wiadomo, to jest też ograniczony dostęp powietrza, ale
przede wszystkim jest to to, że resztki produktów mieszają się z waszym sebum, z potem i tak dalej, no i się robi raj dla bakterii, bakterie tam sobie harcują i wam robią źle. Także, podsumowując, wypryszczenie zdecydowanie może być skorelowane z po prostu puszczaniem naodszczekowanych włosów na plecy, szyję i twarz i niekoniecznie musi być to wina kosmetyku, tylko metody. Także pamiętajcie, metody zawsze ważniejsze niż sam produkt i dajcie znać, jeżeli coś takiego wam się przydarzało, jeżeli coś takiego zaobserwowaliście, no i szczególnie jeżeli poprawiło wam się po zmianie metody. Dziękuję bardzo za oglądanie, możecie przekazać ten film dalej, jeżeli uznaliście go za przydatny i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!